Jesteśmy w zachodniej części Tower Hamlets, w takiej dzielnicy, która się nazywa Wapping, nad Tamizą. No i zaraz zabierzemy Was do jednego z naszych ulubionych miejsc. Patrzcie, tutaj szubienica, pub Prospect of Whitby. Whitby to jest taka miejscowość północno-wschodniej Anglii. Byliśmy tam, ale nie ma filmiku jeszcze z tego. Szubienica jest prawdopodobnie dla tych, co nie zapłacili w pubie rachunku. Wapping jest bardzo, bardzo urocze. To są takie zrewitalizowane lofty. Teraz bardzo, bardzo drogie. A kiedyś tutaj wzdłuż Tamizy był port i statki handlowe przypływały do Londynu. I tutaj odbywał się rozładunek. Teraz, ponieważ nic tutaj takiego handlowego nie wpływa, te stare magazyny zostały zamienione na ekskluzywne mieszkania. Jesteśmy teraz na, można powiedzieć, na dnie Tamizy i, bo jest teraz odpływ i zbieramy sobie muszelki, takie tutaj muszelki mamy. Chcecie zobaczyć bliżej? To już pracuję. Widzicie ten ślad tutaj, taki zielony? Jak jest przypływ, to woda sięga tutaj, jak to zielone się tutaj zakończy, zaczyna kończyć. A jakby coś wpadł tutaj, jak będzie przypływ, to spadnie do wody, to jest drabina i można to nie uciekać. No tam może coś koło ratunkowe, jak coś. Także wszystkie te zabezpieczenia są, tak że wiecie. Ale i tak jest tutaj bardzo głęboko, jak jest przypływ. No. Chodź po dnie. Jest to naprawdę droga dzielnica, bardzo urocza, bardzo klimatyczna. No i ma to jedno coś, co zaraz zobaczycie, zaraz Was tam zabierzemy. Chodźcie z nami. Dzień dobry, jesteśmy tutaj przy Brussels Wharf Shadwell Basin. To jest takie miejsce, gdzie co sobotę odbywają się jarmarki. Przyszedłem tutaj z całą rodziną, jak widzieliście we wstępie. Spróbujemy tutaj specjałów, porozmawiamy ze sprzedawcami, napijemy się kawki. Chodźcie z nami. Jesteśmy w miejscu, gdzie zwykle razem tylko z Piotrkiem biegamy, ale dzisiaj, jak zauważyliście, pogoda jest trochę pod psem, że tak powiem, jest, pada deszcz, więc przyszliśmy tutaj na spacer, tym razem z całą rodziną, z dziećmi, z babcią i sobie chodzimy, zwiedzamy, konsumujemy. Cześć, jestem Agnes z firmy o nazwie Coś w okolicy. Jesteśmy tu na bazarku co tydzień z naszym wspaniałym fioletowym samochodem. Mamy w ofercie kawę, grzane wino, domowe jedzonko, przypinki i wiele innych rzeczy. Przyjdźcie do nas. Ja jestem Agnes, a to jest Claire. Cieszymy się, że jesteśmy w Twoim programie. Rano
jeszcze jesz? Kawka jest bardzo dobra. Oj, bardzo. Bardzo. Ja piję cappuccino. Halinka pije cappuccino, dzieci hot czekolady, espresso. Mąż espresso, jak zwykle. Kawkę już kupiliśmy na straganie obok, a teraz czas na pyszne, świeże soki wyciśnięte z jabłek. Cześć, jestem Kaśka i pracuję w lokalnym zakładzie rzeźniczym. Produkujemy i sprzedajemy wyroby mięsne. Wszystkie nasze, mam na myśli, większość naszych produktów jest robione z mięsa z ekologicznych hodowli. Mamy szkocką wołowinę, a nasza jagnięcina pochodzi z Walii. Produkujemy także wędliny z indyka. Wszystko produkowane jest ekologicznie. Yeah, hi, so, Ja i siostra jesteśmy właścicielkami firmy produkującej kosmetyki i produkty do aromatoterapii. Wszystko robimy metodami rzemieślniczymi. Produkujemy także świece i olejki zapachowe. Life and soul. To nie jest jedyny taki jarmark w Londynie. Praktycznie każda dzielnica ma coś takiego, no ale ten jest bardzo uroczy, no i znamy go z tego, że często tutaj biegamy w soboty. W lecie było po prostu fantastycznie, dużo ludzi, dzisiaj jest trochę inaczej, bo jest brzydka pogoda. Nie wiem, czy brzydka, londyńska pogoda. W każdym razie, jak będziecie w okolicach Shadwell albo Wapping, Limehouse, to warto się tutaj przespacerować. Subskrybować i też subskrybować do mojego kanału Mr. Alex. Thank you.